Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. List do Rzymian, 5 rozdział od 3 do 5 wersetu. Jaki jest cel prób? Doświadczenie. W dzisiejszym świecie komputerów, samochodów, sportu i innych rzeczy to dość popularne słowo – doświadczenie. U Boga istniało ono już dawno temu. Będące częścią Bożej szkoły doświadczenie może zostać sparafrazowane jako umiejętność przechodzenia procesu bycia testowanym, którego celem jest zdanie testu i wyjście z niego silniejszym niż było się przed nim. To konkretne słowo doświadczenie występuje w Nowym Testamencie 7 razy. Choć tłumaczone jest na różne sposoby, wskazuje na doświadczenie tego, kto przeszedł próbę lub przez nią przechodzi. W liście Jakuba 1:3 użyte zostało blisko spokrewnione słowo, które występuje tylko tam w liście Jakuba i w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 7 werset, oznaczające środek do przeprowadzania testowania, próby lub dowodzenia lub same te czynności. W następstwie tych prób pojawia się duchowy wzrost, a więc wzmocnienie wierzącego, prowadzą więc go one ku duchowej dojrzałości, która ma ten bardzo praktyczny rezultat, że składamy naszą ufność w Panu, który powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. Nadzieja opisana w liście do Rzymian, 5 rozdział, 4 werset, jest osobistym doświadczeniem, wynikiem przejścia przez pewne próby, podczas gdy nadzieja w liście do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset, jest bardziej obiektywna i jest ona czymś, o czym wiemy od zawsze i czymś, co nie może się zmienić. Próby są dane przez Pana Jezusa, aby wierzący wzrastali duchowo, aby stawali się dojrzalsi w Chrystusie. Osiągnięcie duchowej dojrzałości przez wszystkich wierzących było celem szczególnie podkreślanym w służbie apostoła Pawła, o czym czytamy w liście do Kolosan, 1 rozdział, 28 werset, a także Piotra, o czym czytamy w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 18 werset, i Jana, 1 list Jana, 2 rozdział, 13 werset. Duchowa dojrzałość opisana jest również w innych fragmentach Pisma Świętego. Pan dopuszcza trudne okoliczności w postaci ciężkich sytuacji, ale też przyjemnych, kuszących rzeczy, jako różne środki lub formy prób, abyśmy przeszli te próby i stali się bardziej skoncentrowani na Panu Jezusie Chrystusie. Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. List do Rzymian, 5 rozdział, 3 werset.